Okej, zobaczcie, no nam ikona bossa mruga, że niby coś tutaj się dzieje niby z tym bossem, nie wiadomo nawet co. No to nas sugeruje, że musimy z nim zawalczyć jeszcze raz. I właściwie też, no, mogę tak pomyśleć, że będę z nim walczył jeszcze raz, no niby, że to wytnę to wszystko. A czy wiecie, to teraz wytnę tak dla pewności, żeby mi Harper Cam niczego nie spadaczył, niby, no jak wcześniej, niby tam nie raz jak nagrywałem. Więc na pewności wszystko wytnę, sprawdzę czy wszystko jest okej. Zaraz wracam. No jak widzę jest w porządku, więc możemy jeszcze raz zobaczyć się z cudowną materią, z Miracle Matter. I naprawdę, teraz chcę z nim jeszcze raz zobaczyć, żeby wam udowodnić, że on wcale nie jest takim trudnym bossem, w sensie takim, że... Po prostu tak niefortunnie tyle razy operowałem, kiedy z nim w trzecie walczyłem. To naprawdę było niefortunne. Może teraz mi pójdzie łatwiej, może nawet perfekcyjna będzie wygrana, nie jestem oczywiście pewien. Okej, mamy chyba już z głowy w ogóle całą moc ognia. Tak, w jakimś czy w ogóle nie powiedziałem, że... Jeżeli jakąś moc już niby... Że tą materię pokonamy w jakiejś już mocy tak kompletnie, że to wszystko, to ta moc już w ogóle nie będzie z tej mocy ten boss korzystał tak w ogóle później w walce. Jak się na przykład, nie wiem, mu moc ognia zużyje, to potem nie będzie z niej korzystał ani trochę w ogóle podczas walki. Okej, teraz jest forma bomby. Teraz się ustawię może gdzieś tutaj, to jest jakieś dobre miejsce. A może nie? Bo... Jak ja tego uniknąłem? Wow. A, nie zdążyłem z tym splunięciem. O, już połowę zdrowia mu odebrałem. O, to było niefortunne. A dobra, nawet się opłaciło. Nawet się opłaciło, naprawdę. O, został sam, nawet nie ma żadnych... No niczego kręcącego się wokół niego, żadnego kawałka lodu. Poza naprawdę, chcę wam udowodnić, że ten boss wcale nie jest tak... trudno jego ataków uniknąć, jeżeli się po prostu nauczy tego, no jak się z nim walczyć, no jak się z nim walczy, wiecie. No to było chyba trochę głupie. Tak, to było głupie, tak zwlekałem z tym atakiem, ale dobra. Hej, a rzeczywiście, pamiętasz, że ta forma lodu była mniej taka uciążliwa niż jednak jest tym razem? Okej, znowu forma kamienia, jak mówię, to jest najmniej przeze mnie lubiana. A jeśli już go pozbędę, to mnie nie dostanie. Dobra, całe szczęście. Okej, znowu forma igły. Nie, naprawdę, pamiętam kiedyś, że z formą lodu się sobie jakoś radziłem. Nie, nawet nie pamiętam jak, po prostu sobie radziłem, wiecie. Okej, zużyła się już forma igły. Ta forma bomby, którą no poprzednio jakoś cudownie uniknąłem, no w końcu to jest cudowna materia, Miracle Matter. Okej, forma bomby z głowy, teraz forma iskry, forma elektryczności, znowu unikamy. Tak widzicie, że te promienie tak lecą z drugiej strony ekranu w ogóle, tak wiecie, odpowiednio. A, trochę za wcześnie ten drugi, tą drugą iskierkę, no za wcześnie nią splunąłem, to go nie zraniło ani trochę. Na wszystko w slime może się... Nie uda się, bo mnie ściga, widzę. A, jak ja będę nie wpadłem? A, trochę się za bardzo spieszę, ale ogólnie, no naprawdę, widzicie, z tym bossem, no... Jednak sobie jakoś radzę, no widzicie, trzy obrażenia to wcale nie jest tak dużo, bym powiedział. No, znowu chyba zwlekam, a może jednak... No, obrał przynajmniej raz, to nie jest wcale zła wiadomość. Naprawdę, to nie jest źle, że obrał chociaż raz. Nie, stąd tamtej gwiazdki nie dostanę. I tak nie zdążę, no, niestety on znowu powraca do swojej normalnej formy po tym jak... No jak się unosi tam w górę, wiecie. Bo już ledwo tego uniknąłem. Okej, mamy z głowy formę elektryczności, iskry, teraz tylko ten kamień nieszczęsny. Szybko! Czy uda mi się? Jest, uda mi się, musi mi się udać, jest! Okej, co ta materia poległa po raz kolejny. I co my tu mamy? Pomidorek Maxi. Tak, niby ten sam filmik, ta sama scenka, wiecie. Widzimy, by tam materia poleciała. O właśnie, tu właśnie nam kryształ wykrył, że jeszcze królowa jest opanowana przez tam nie wiadomo co, przez te czarne kurki. Które postanowiły sobie uciec, nie wiadomo też gdzie, tam gdzieś we wszechświat. Kerbi jaką miał minę. Oczywiście, wszystko nam za... wszystkie problemy nam załatwi, co? No niestety coś czego nie cierpię, czyli telefon komórkowy. No, znowu właśnie jednak za pomocą tego telefonu. Kerbi nam wezwał swoją taką gwiazdkę.
No i tam macha tam do wróżek. Życzę nam powodzenia, coś tam na coś w tym typie na pewno mówi. Okej, okay, i to jest tak zwana ciemna gwiazda. Ta gwiazda ma nazwę, to miejsce, jest to świat siódmy. Jest to Dark Star, ciemna gwiazda. To jest naprawdę łatwy poziom. Widzicie same przepaście i sami NZ, którzy też czasami albo stoją, albo po prostu sobie chodzą. Więc oni nam nic szczególnego nie zrobią, tak naprawdę. Więc, no wiecie, to nie jest trudny poziom, jak zresztą widzicie. Ale też takie fajnie wygląda, takie trochę, nie wiem, takie plastry miodu, tak trochę to wygląda, tak jak takie plastry miodu. Wiecie, w przelich, tak, no tam... Tam ule, wiecie, no pszczoły, to wszystko. Okej, okay, Adelaine nam dała kolejne życie, wielkie dzięki Adelaine. Bo też po raz ostatni nam coś się tutaj urzeczywistni. Tam niby ktoś powiedział, że to niby jest taka kopia zaczarowanego ołówka. No ale co tam, naprawdę, mimo wszystko, Adelaine, wiecie. Nie będę ją oskarżał o plagaterstwo. Okej, okay, Didi nas wybił, gdzie? 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 A cóż to jest za bąbel? Czy właśnie na jego miejscu się... Na jego miejscu jego... tego... Na miejscu jego... ust się pojawiło oko nagle. I co my tu mamy? O mój Boże! Krew Kerbim! No co wy na to? Krew Kerbim! I właściwie co to jest? To jest 02. Tak się on nazywa, to jest 02. To jest ten przeciwnik. I on jest upadłym aniołem. Tak, sugerują to jego skrzydła, jego, no wiecie, jak to się nazywało? Aurora chyba? No wiecie, to co ma nad głową? Nawet nie pamiętam dokładnie. I tak, trzeba w niego strzelać takimi właśnie tymi kryształami. No, trzeba strzelać w jego oko. Jak widzicie, krew mu z oka leci jednak. Okej, teraz jest taki osłabiony, więc strzelamy teraz właśnie w tą aurorę. Musi przebrać kolor czerwony, teraz szybko na dół. I widzimy, nagle wyrasta mu kryształ z tyłka. Tak, wiem, to jest dziwne. Tak cieknie teraz gaz, no też z tego, który nas rani, więc uważajcie z tym. 02 w sumie nie jest trudnym bossem, po prostu jest się z nim walczy trochę inaczej, bo teraz tego gazu operowałem jednak. No tak, ten kaktus, ta, nie wiem, bo to jest cierń, on się po jakimś czasie pomniejsza jednak. No też nie wiem, czy zauważyliście, ale też 02 tak nas strzela tymi swoimi pociskami z oka też. A naprawdę, to jest schizowy i robi się symboliczny boss, jak mówię, upadły anioł, no bo też... Znaczy, bo nie wiem, czy wiecie, ale no, tak jest z upadłymi aniołami, że kiedy one płaczą, to one nie płaczą łzami, tylko płaczą krwią. No to właśnie widzimy, jak mówię, 02, upadły anioł, właśnie jak mówię, krew mu tam z oka leci, naprawdę, to jest naprawdę... No coś takiego, Kerbin taki boss, no to jest coś. Zresztą właściwie, czego się spodziewam, przecież ta gra powstała od twórców Earthbound mniej więcej, tak od firmy HAL. A tam wiecie, co było też na końcu mniej więcej. No i też, no, dodajmy do tego tą jakże epicką muzykę na koniec tej gry, no na tego bossa, naprawdę, to jest epicka muzyka, naprawdę, to po prostu to wyraża, że to jest coś, no, to po prostu jest koniec, ratujemy świat, naprawdę, i to wiecie, to jest coś. Okej, okay, znowu musimy tutaj wszystko zabawić na kolor czerwony, teraz znowu szybko lecimy na dół, a było trochę opóźnienie, ale dobra, strzelamy. Tak, też nie wiem, czy widzieliście, ale tam na głowie 02 ma taki blaster, który chyba symbolizuje jego wcześniejszą potyczkę z Kerbim. Tak, wiem, że Kerbim miał z nim potyczkę w jakiejś poprzedniej grze. Tam jeszcze był on 0, a nie 02. No, ale widzicie, już go pokonaliśmy, eksploduje. Tak niby już szykuje się do wybuchu. Co tu się dzieje? Wszystkie kulki mdleją. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale no, inne, że tego nie ujmę. No i Klowa, no, za to, że uratowaliśmy jej gwiazdę, no, nam daje takie medaliki z kryształami. I, o, no, czy to nie jest słodkie, naprawdę? Ribbon dała całą strakę, wiem, to jest słodkie. Teraz wrażenia spod ze schodów. I wszyscy miny mieli, Didi, tam Adelaine. Wracaj! Nie do końca nie uciekniesz, ja po prostu... No, wracaj tu! Nie chcesz upaść, co? Też to zaboli cię, wiesz o tym. Złap mnie za rękę, nie wiem. A nie, nie mogę wpaść na jakieś dobre słowa, które mogłaby Adelaine w tej chwili powiedzieć. Nie wiem, ale Didi mógłby powiedzieć coś na stylu: och, ty nie zdrowo, naprawdę. I tak, no tu mamy takie obrazki. A wtedy były po prostu takie, no rysowane, to mamy też takie pokolorowane. Tam mieliśmy, no, bossów, przeciwników. Tu mamy ładu D właśnie, tak na jakiejś takiej... Na takiej górce.
tego w grze nie pamiętam. Taki wąż? Nie pamiętam tego. Bo to są królowe. Tak, wiem, że trochę takie się paskudne, czerwone takie kreski zrobione na napisach końcowych, ale to po prostu też jak trochę wiecie jest. A to po prostu następuje tylko na emulatorze, ale na no fanie sobie grze oczywiście nie. Tutaj król DDD wygląda, znaczy jednocześnie epicko i grubo, ale właśnie tak fajnie wygląda, że tak grubo, naprawdę mi się podobał ten obrazek. Tu mamy szczęśliwe wróżki z gwiazdy szmeru. O to Adelaine tak jakoś się postarzała z kolei, nie wiem. Tak, też może mi nie, tak nie do końca uwierzyć, ale kiedy pierwszy raz to grałem, to myślałem, że Adelaine to jest ona, nie ona. Okej, okay, jeśli ktoś myślał, że 02, że to co leci mu z oka to nie jest krew, że po prostu ma czerwone oko, że nie da, że to jest albinosem czy tam co. Otóż widzieliście, w napisach końcowych, jednak z jego oka krew się leje. Nie, to nie jest po prostu czerwone oko, krew się rzeczywiście z tego oka leje. Po prostu to w grze trochę inaczej wygląda, ale jednak rzeczywiście to jest krew, więc żeby nie było. I naprawdę, no symboliczny boss na koniec, takiego nam twórcy zostawili w tej grze. No tam widzieliśmy twórców HAL, Nintendo oczywiście. I spaćmy na zapisik. Tak, zapisik mamy na 100%. Ja wiem, że się niby mówi na 100%, ale tak specjalnie powiedziałem na 100%. I no w opcjach widzicie, mamy teraz odblokowane, no odblokowaną walkę, no znaczy ogólnie walki pod rząd ze wszystkimi bossami pod rząd, wiecie. No i jak jednak zasugerowaliście, no to też kiedyś, właściwie niedługo nagram, wiecie. No i to też właśnie nagram przed rozpoczęciem epizodu 5 Phoenix Wright Ace Attorney, wiecie, bo z tym epizodem się jednak szykuje cały czas. No i te, no to oczywiście tych bitew no nie pokażę dzisiaj, na dzisiaj była, no wiecie, świat 6, świat 7, gwiazda szmeru i gwiazda, no ta ciemna gwiazda. Było dwóch bossów, ciemna materia, a czy nie ciemna, tylko cudowna materia i 02 na sam koniec. Ten cały upadły anioł, jak zresztą mówię. I cóż, no jak mówię, no... No walki z bossami jeszcze mi nigdy nam zostały w tej grze. To wszystko pokażę, no już nie dzisiaj, tylko kiedy indziej. Na dzisiaj to już będzie koniec Kirby'ego 64. No oczywiście chodzi o, no główną grę, wiecie, wątek, fabuła, że przechodzenie poziomów to wszystko. Jak mówię, zostały tylko mini gry i walki z bossami. A więc, no zobaczę jeszcze jakie mam karty w ogóle. No tu widzę właśnie mam karty z nową Enzi. Tak mam kolekcję, jest Rocky, Rocky Balboa, okej, Glang, tutaj, czyli tam chyba jakoś, nie, chyba żadnej karty dzisiaj nie zebrałem, nie jestem jednak pewien, nie pamiętam nawet. Ale to był Drop, tutaj ten Nut, ten Dusek, który tam miotał płomieniami, Fishbone jak widzicie, Frigis. Tutaj ta cała czacza, o, czacza. Okej, więc no, to jest jeszcze Pteran i no ta cała zielona kula, która niby jest przeciwnikiem, to jest właśnie ten cały Zebon. Właśnie nie wiem, gra myślę, że znaczy nie wiem. Nie wiem czemu to ma swą katę jako przeciwnik, skoro to nam pomaga, nie przeszkadza tak naprawdę. Że z tym też mogliśmy paru przeciwników, no wiecie, zabić. No wiecie, tam lecieliśmy prosto na nich z tego z całkiem niezłą szybkością. No ale dobra, ze twórcy po prostu chcieli, nie może po prostu oni chcieli wypełnić te całe, to całą dziewiątą stronę czymś, żeby nad byle czym, że po prostu było no 9 pełnych stron, po 9 kart. No ale dobra, to były wszystkie karty, które udało mi się w tej grze zdobyć. I cóż, no jak mówię, na dzisiaj to już będzie wszystko. No wkrótce, no nagramy, jak mówię, no walki z bossami i także minigry. Na dzisiaj wszystko, a więc CDDZO, dziękuję za oglądanie tego let's playa. Od początku do końca, jeżeli ktoś oczywiście oglądał, no od początku do końca. No i zapraszam na kolejne let's playe, po prostu i główne ogólnie, jak mówię, zapraszam na swój let's play z 5 epizodu Phoenix Wright Ace Attorney. I właściwie co do let's playa pobocznego, nie wiem czy teraz mam zrobić Crash Bandicoota 2, czy może jednak później, bo też nie wiem czy to się bardziej nadaje na let's play poboczny czy główny, tak szczerze powiedziawszy. Naprawdę trudno mi tak to powiedzieć tak konkretnie, no ale cóż, jakoś się z tym uporam. A więc, no jak mówię, CDDZO, dziękuję za uwagę i na razie, cześć!